nazywam się Jacek Kwiecień, jestem project managerem z Zwiastunu do gry Uprising 44. Odpowiedzialny za napisanie scenariusza, za organizowanie tego wszystkiego. Organizowaliśmy m.in. grupy rekonstrukcyjne, zarówno powstańców, jak i Niemców, którzy także poratowali nas sprzętem, jak na przykład bardzo głośny CKM, który tutaj duże zamieszanie zrobił. Dlaczego taka forma? Myślę, że ona jest na pewno bardziej atrakcyjna. Widz, gracze widzą, że coś się dzieje wokół gry, oprócz samego developingu, i możemy też pokazać na żywych twarzach, co później też będziemy starali się oczywiście umieszczać w grze, to prawdziwą tragedię, prawdziwe emocje, które towarzyszyły powstańcom. Praca na planie była bardzo wyczerpująca. Biegamy tutaj już od 8 rano, rzucamy się, robimy przewroty, wpadamy w dołki, ponieważ jest tutaj wiele dziur. Dusimy się dymem, tak, tak. Zapach dymu jest na pewno bardzo nieprzyjemny, ale dostarcza nam to dużo frajdy, dużo jest takiej energii w nas, entuzjastycznej, że naprawdę chcemy to robić, chcemy to pokazywać. Akcja! Historia tutaj krótka pokazuje moment, kiedy główny bohater Kuba wysadza posterunek bądź też magazyn amunicji i natyka się na patrol niemiecki i ucieka do obozu powstańców, żeby ostrzec ich przed interwencją Niemców. Niestety nadciąga nie w czas i wywiązuje się walka, gdzie główni bohaterowie zmuszeni są uciekać. Takich momentów w fabule gry będzie mnóstwo, gdyż gra głównie postawiona jest na akcje i zwroty akcji. I tutaj widzimy m.in. zwrot akcji, taki przykładowy, jaki także będzie w grze.